Jestem Klaudia, to kanał, no i już. Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć obliczania ułamka z danej liczby. Zapraszam Was serdecznie do oglądania i mamy połowę, czyli jedną drugą z czegoś. Dzielimy daną zbiorowość 2, 8 na 2 to 4. Czyli mamy tutaj pierwszą część oraz drugą część. Jedna i druga część. Jedna, druga z zamieniamy na mnożenie z ośmiu. To się skraca po skosie. To cztery, bo chcemy tylko jedną z dwóch części. Dwie trzecie z dwunastu. Dwanaście dzielone na trzy to cztery. Czyli grupujemy sobie to tutaj. Na czwórki. Obojętnie jak to zrobimy. I mamy trzy części: jedną, drugą i trzecią. My tutaj potrzebowaliśmy tylko jednej części. Teraz dwóch. Czyli mamy dwie trzecie z namnożenie z dwunastu. Kracamy sobie po skosie jest jeden. Tutaj jest cztery. 2 razy 4 to 8. I jeszcze tutaj. 2, 3 czwarty z 20. Czyli czwarta część. 20 dzielona 4 to 5, czyli będziemy grupować to piątkami. Pierwsza piątka. Druga piątka. Może zrobimy tak. O. I tutaj kolejna. Jeden, dwa, trzy, cztery. Chcemy trzech części. Czyli mamy tutaj trzy czwarte z danej zbiorowości. Skracamy, jeżeli się da w tym przypadku, się da pięć razy trzy to piętnaście. I możemy mieć takie zapisy. Na przykład dwie trzecie z. Liczby 15, to całe z liczby zamieniamy wtedy na mnożenie. Jeżeli się da, to skracamy. W tym przypadku tutaj 1 tu to 5. 2 razy 5 to 10. Teraz tutaj. 1 czwarta z 28, no to robimy 24 z liczby, czyli na mnożenie. Wracamy 1. 7, czyli po prostu 7. 2 piąte, zobaczcie, że to jest z liczby, może być po prostu 2 piąte liczby 40. To wtedy tylko te liczby zamieniamy na mnożenie. 1, 8, 2 razy 8 to 16, lub z danej miary, to wtedy wystarczy tylko 1 piątą z 30 metrów zapisać. My tylko z. Zamieniamy na mnożenie. 1, 2, 6, ale tutaj już należy pamiętać o jednostce, że to będą 6 metrów. I zaczynamy zadania treścią. Czy 1 szósta godziny to 10 minut? No to sprawdzamy. 1 szósta z godziny, czyli mnożenie, godzina ma 60 minut. Wkracamy sobie tutaj 1 tutaj 10, 1 razy 10 to 10 minut. Czyli mamy te 10 minut, czyli prawda. Narty kosztowały 250 zł. Ich cenę obniżono o 2 piąte. Ile kosztują teraz narty? Czyli mamy 2 piąte z 250 zł. Wracamy. Jeden pięćdziesiąt. Dwa razy 50 to 100. Czyli to jest cena, o ile obniżono cenę tych nart. No to robimy cena nart w początku. Odjąć cena z tej obniżki, czyli narty teraz kosztują 150 zł. Pociąg ma 12 wagonów, z czego 1 czwarta to wagony pierwszej klasy. Ile wagonów pierwszej klasy jest w tym składzie? Czyli tutaj prosto, bo mamy 1 czwartą. Ze wszystkich wagonów skracamy 1, 3. Zatem mamy 3 wagony pierwszej klasy w tym składzie. Kwiaty kosztują 240 zł. Jedną trzecią tej kwoty rodzice wyłożyli ze szkolnej rady rodziców. Ile pieniędzy musieli dołożyć uczniowie? Czyli mamy tak: 240 zł. I tego mamy jedną trzecią. Oczywiście możemy tą jedną trzecią zapisać. Również tutaj, bo mnożenie jest naprzemienne. Ale chcę się trzymać tutaj tych stałych ram, które wam pokazywałam. Że najpierw jest ułamek z liczby. 1, 80, czyli 80 zł, wyłożyli rodzice. Zatem musimy zrobić 240 zł, odjąć to, co wyłożyli rodzice, aby. Otrzymać tutaj 160 zł. Ania uzbierała na prezent dla Zosi 120 złotych. Kupiła jej upominek za 3 czwarte kwoty. Czy zostało jej więcej niż 50 złotych? No to lecimy. Kupiła jej upominek. 3 czwarte z 120 zł. Tutaj 1, tutaj 30. 3 trzy razy 30 to 90 zł. I porównujemy. Pokazujemy, że 90 zł to więcej niż 50 zł. Czy zostało jej więcej? Oczywiście, że tak. To jeszcze takie przykłady i zaczynamy. 3 czwarte metra to ile centymetrów? No to bierzemy sobie te 3 czwarte

Tu skreślamy sobie dychę, dajemy 2, czyli będzie 200. 2 razy 200 to 400. Zatem to 400 metrów. 3 czwarte decymetra. Decymetr na milimetry to najpierw na centymetry, 10 na milimetry, kolejne 10, czyli tutaj też jest 100. Będzie zatem 75. Ok, no to teraz tutaj. Mamy liczbę mieszaną. To aby to wyliczyć, musimy to zamienić na ułamek niewłaściwy. Robimy to następująco. 7, czyli mianownik, razy duża, to co nam wychodzi, dodajemy to do licznika. 7 razy 1 to 7, dodać 1. 8, 7 liczby na mnożenie.

13, zatem to 138. To teraz przykłady dla Was. Przepiszcie sobie je, proszę. Następnie zatrzymajcie filmik, policzcie to sami i wróćcie do mnie, aby sprawdzić, czy Wam to dobrze wyszło. To teraz jest ten czas, aby zatrzymać filmik. I przed Wami rozwiązanie tych. Przykładów. Mam nadzieję, że wszystko dobrze Wam wyszło. Na dzisiaj to tyle. I ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I. no i już.